dyrektor przedszkola Złotorybka. Tak. Dzisiaj dzień babci i dzień dziadka w przedszkolu. Co było dla dziadków przygotowane? Najmłodsza grupa żłobkowa miała występ o godzinie 10. Przygotowali króciutki występ, trzy piosenki, prezenty dla dziadków i poczęstunek, a teraz o 12 był występ grupy Raczki i Delfinki, przedszkolne grupy, i również przygotowały wierszyki, piosenki, prezenty i poczęstunek. Czy takie występy dla babci, dziadka to coś ważnego dla dzieci? Czy jakoś to przeżywały wcześniej? Oczywiście, że to jest bardzo ważne wydarzenie. Wszystkie dzieci się przygotowywały, uczestniczyły w przygotowaniu prezentów dla babci i dla dziadków. Robiły oprócz tego laurki, no i uczyły się wierszyków, tak? To są małe dzieci, trzyletnie, i jeszcze duży materiał ten miały do przygotowania. A jaki jest odbiór dziadków? Czy chętnie biorą udział, czy chętnie przychodzą, czy jednak trzeba było jakoś bardzo ich namawiać do tego? Nie, absolutnie nie. Wszyscy dziadkowie przyszli, jak było widać tutaj na sali, byli po czworo dziadków, było od każdego dziecka. Tak. Bardzo, bardzo chętnie uczestniczą w wszystkich uroczystościach, jakie mamy. Dużo takich uroczystości w przedszkolu? W grudniu mieliśmy jasełka, również to grupa przedszkolna przygotowała. Wtedy wówczas też przyszli rodzice i niektórzy dziadkowie. Mieliśmy już bal karnawałowy dla naszych dzieci z przedszkola i dla dzieci z okolic, ze Wschowy. Też kilkanaście osób przyszło. Teraz mamy ferie zimowe dla dzieci z zewnątrz, od wieku od 3 do 10 lat. Jeszcze tydzień będą trwały te ferie. I to na razie tyle. Później w lutym już będą walentynki, w marcu kolejne uroczystości i imprezy przedszkolne. Aż do dnia matki. Aż do dnia rodziny. W czerwcu będzie piknik rodzinny dla wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę.